Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejną powtórkę na jednym z ulubionych pojazdów Serturoka, czyli na Super Pershingu. Mapa Erlenberg, tryb ataku. Losowanie bardzo dobre, jestem na topie, jest po parę ósemek. Jedna siódemka, tak, i to jest light w drużynie przeciwnej, u mnie jest kilka siódemek. I reszta szóstek. Naprawdę, zobaczcie, u wroga jest tylko jedna siódemka, jest to light. A u nas jest kilka siódemek. No matchmaking potrafi zaskoczyć. 62% szans według XVM-a. No i cóż, jedziemy sobie do przodu, atakujemy. Przy takim losowaniu to super pershingiem nie zamierzam gdzieś tam stać z tyłu, zwłaszcza, że po buffie ten pancerz potrafi sporo wytrzymać. Dlatego wiem, że jeżeli tutaj podjadę, to jeszcze mam szansę uzyskać jakieś exp po podświetlaniu, a co za tym idzie, wpadnie dodatkowa kasa. Wykonywałem wtedy, jak gdyby, inaczej, piekłem wypieczenie na jednym ogniu, tak można powiedzieć. Zarabiałem kredyty potrzebne mi na materiały takie jak dosyłacze, etc. Oraz starałem się w miarę możliwości podpalić dwa czołgi w jednej bitwie albo jeden czołg dwukrotnie, bo była to misja podpalacz na T-55. A! Mamy 1 do 3, udaje się teraz przebić tego AMX-a 50, to co oczywiście nie jest jakimś większym problemem. Jest teraz Tygrysek, dostaje w bok wieży. Teraz również dostaje po wieży, ponieważ jest to wieża stokowa, a tam praktycznie zazwyczaj te pociski wchodzą. Jak Tiger schowany, więc nie mam na niego przestrzału. Teraz nagle pojawił się przede mną Elcek. Zobaczcie, jaki ten czołg ma niesamowity kamuflaż. Został podpalony. Teraz wykończony, więc pierwszy pojazd udaje się podpalić. Aktualnie mam zabitego dowódcę. Chyba tego nie zauważyłem. Ale to były początki gry właśnie z tym damage panelem. Czy początki? No, ciężko było mi się przestawić, tak. Cały czas mam dowódcę nieuleczonego. Teraz jest M6. Dostaję jeszcze strzał od Jagdtigera. W końcu leczę dowódcę. Zostawiam M6 i pomagam tej T-150 w walce z Jagdtigerem, ponieważ wiedziałem, że zaraz może paść. Ale wystarczyło mi to na tyle, że Tedek ten nie był bezpośrednio na mnie obrócony i mogłem go o dziwo objechać super persem. Teraz T-32 kończy jak Tigera, no i mamy tutaj AMX-a 50-100, również wykończony, trzeci frag, 2488 punktów uszkodzeń na koncie, no i ciśniemy dalej, bo trzeba atakować, a jest 8 do 10. Czyli jeszcze trochę trzeba się tutaj pokręcić i pokombinować, jak zrobić, żeby tę bitewkę wygrać. Teraz Aufklärung Panther mnie przebił. Tutaj próba strzału na autoimię, został wcześniej ubity. Więc zmarnowany pocisk. Teraz mój wzrok skupił się na T-34-3. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że pojazd ten lubi się podpalić, a ja już jeden czołg w tej bitwie podpaliłem i tak naprawdę zależało mi na tym, żeby jakoś, jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście próbować ten czołg podpalić. Teraz zobaczyłem bok WZ-111, a WZ-111 od boku również zdarza się podpalić, więc mówię co, będziemy próbować walić po boku, żeby go przebić. Teraz on mnie przycelował, ja się wcześniej odbiłem. W końcu teraz udało się przebić go od boku, no ale niestety już nie mam na niego przestrzału, a wyjeżdża tu T-34-3. Niestety nieudany strzał. On się odbił od KW-4. I zaczyna nam uciekać. Teraz chciałem się skupić na Cromwellu, żeby wykończyć lufę. Beznadziejny strzał, powinienem wykończyć tą kromkę i w ogóle już się nią teraz nie przejmować. Teraz jeszcze zobaczcie, zostaje mu 1 HP, już byłem wściekły, mówię, no ucieknij, będę 34-3, albo mi jeszcze zaraz lutnie. W końcu teraz dobijam kromkę, czwarty frag, 3000 uszkodzeń przekroczonych. No i gonienie z super pershingiem jakiegokolwiek pojazdu to jest praktycznie niewykonalna rzecz, no chyba, że będziemy gonić T-95.
Zobaczcie, pomimo sporych strat, jakie były, teraz udało się wyjść na prowadzenie. Zostaje właśnie tylko wroga WZ-111 oraz ten T-34-3, który tutaj ucieka. Mówię, no szkurna, nie uciekaj mi, ja muszę cię podpalić. Teraz T-32 został zdekapowany. Wszyscy skupiają się na WZ-111. Ja teraz patrzę, że jest tyłem, więc mówię, spróbuję strzelić ją w zadek. Ale nie została podpalona, a wiem, że już teraz szansy na podpalenie nie będzie, ale mówię, dobra. Piąty frag. Jest jeszcze szansa na Top Gunna. Jest T-34-3. Buduje. Teraz się niestety odbijam. Mówię, no szkurde. Teraz na autoimię taki strzał na zasadzie niech leci, bo postanowiłem, że podjadę bliżej tego T-34-3. KW-4 również jedzie ze mną. Znowu dink, pocisk poszedł na górną płytę, więc jak najbardziej miało prawo się to odbić. Trafiony ten T-34-3 w dolną płytę, przebity KW-4, jak widzieliście, nie trafił. I w końcu trafiam, podpalam, zabijam i mam Top Gunna oraz misję podpalacz wykonaną. I zobaczmy screena. Screena, tak. Powinienem powiedzieć teraz, a screena końcowa wygląda następująco. Wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, kolejna Top Gun oraz High Caliber. Ale najważniejsze było to, że udało się wykonać misję podpalacz i to jeszcze z wyróżnieniem. 3903 punkty uszkodzeń, 6 fragów oraz 422 punkty po asyście dało 1437 bazowego expa, co wystarczyło oczywiście na MK, ale to MK była tylko dodatkiem. Najważniejsze, że udało się wykonać misję, która jest bardzo, ale to bardzo zależna od RNG. 29 strzałów oddanych, 23 trafione, 18 z przebiciem. Przejechane ponad 2 km i na czysto zarobione, zobaczcie, ponad 108 tysięcy kredytów. Expa z bonusami wpadło 2370. I cóż, jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!